Hejka, Abuwa. Tym razem z bardzo zimnego miejsca. Chociaż uważam, że Nuwara Eliya była dużo zimniejsza. Tu jest to prawda 13 stopni, ale trzeba chodzić boso i jestem tak zadowolona, że nie przyszłam tutaj na wschód słońca, bo kurczę, wam nie wytrzyma. No niestety trzeba zostawić buty na zewnątrz. No jakoś sobie przeoczyłam to, ale tutaj na tych płytkach troszkę grzeje. Tak wygląda Adam's Peak. Na dole piękne widoki, ale łatwo nie było, jestem cała mokra, spocona i bardzo mi zimno, bo plecak wszystko jest mokre praktycznie. Przejdziemy się, pokażemy jak to wygląda. Teraz jest trochę ludzi, ale wcześniej było spokojnie, bo wszyscy wzięli na wschód słońca, a potem schodzą. Także jak wchodziłam, to miałam troszkę zatory. Tak to wygląda. Skała, kawał skały. Ale widzicie, trzeba na boso i to jest najgorsze w tym wszystkim. Zwłaszcza jak się było chore, ja jestem jeszcze chora, bardzo przeziębiona. Tu można zadzwonić, ale już dzwoniłam wcześniej, dlatego nie chcę, żeby mnie to ktoś... Są dzwony, na dole świecą świeczki, ale normalnie całe to jest naftą chyba polane, bo tak się klei, że coś okropnego. Byłam tam, robiłam zdjęcia. Toalety i też pachnie odpowiednio. I właśnie u góry. U góry właśnie jest ten odcisk Buddy. Stopy Buddy. Ale nie można tam wchodzić. To znaczy można wchodzić, ale nie można wchodzić z kamerą. Tak to wygląda. No widok, nie mam za dobrego widoku i rano też raczej nie było, bo było dość dużo chmur i dlatego ludzie już schodzili dużo wcześniej. Widzicie? Tak tam wygląda, no. I są dwa zejścia. Jedno tutaj na Ratnapurne i ono jest jeszcze dłuższe. I jest to na Hatton. Ja przyszłam z tego na Hatton. Trzeba zapamiętać, bo to na Ratnapurne jest dużo dłuższe. No i tak wygląda Adam's Peak. Ja będę skakiwać w buty, bo mi straszliwie zimno. I mam nadzieję, że się jeszcze nie bardziej mnie nie rozłoży. I spadam stąd. Spadam te 5100 stopni w dół i 1000 metrów. Nie jest łatwo. Człowiek nieźle dostaje w kość. Myślę, na zejściu będzie jeszcze gorzej. Jeżeli chodzi o zejście po tych schodkach. Czy warto? No musicie sami podjąć decyzję. No ja nie jestem zbytnio zadowolona, zwłaszcza, że jest mega zimno i muszę chodzić tu boso, i nie żałuję, że Józefa tu nie wzięłam, bo kurczę, ten by tutaj, myślę, że nie był zadowolony i nawet by tam nie wszedł bez butów, ale na tych płytkach jest przynajmniej troszkę ciepło, nie wiem, nagrzewałem się. Okej, to nie wiem, jeszcze kliknę może jakieś zdjęcie. I spadam stąd naprawdę, bo zimno, a jestem przepocona na wylot.
fajnie, bo tam na dole widać jeszcze jezioro. Pokażę. Widzicie? Mam nadzieję, że widać. Jezioro. Ale palce mi odmarzają. Nie ma tak aż zimno, ale jednak na szczęście nie wieje, nie wieje. No ale widok taki sobie, no niestety. Okej, okay, to hejka na razie z Adam Spiku. Pa!